Kochani, którzy wchodzicie na ten portal ox.pl z Cieszyna, to ja Was pozdrawiam. Bądźcie zdrowi, szczęśliwi, radośni. Trzymajmy się, nie dajmy się i życzę Wam pięknej wiosny i cudownego lata. I pozdrawiam Was dymnie. W tym roku gościem specjalnym przeglądu filmowego Kino na granicy w Cieszynie i czeskim Cieszynie jest Anna Dymna. Z aktorką można się było spotkać wczoraj, 1 maja, podczas debat filmowych. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w Kinie Piast po seansie filmu Dolina Isy z jej udziałem. To jest dziwne uczucie, jak się tak po latach ogląda siebie. No, to nie znam, nie tak starsze filmy oglądam, ale tak jest, że nabiera się dystansu i zaczyna się dopiero bez powodu. Normalnie jak siebie oglądamy, to jesteśmy tak zdenerwowani, że ja nigdy nie wiem, co tam się dzieje w filmie. Jak oglądam teraz jakieś filmy czy coś, to pierwsza emisja jest taka, że w ogóle nic nie wiem. Tylko takie czuję pod tym właśnie to pod mostkiem, takie coś mi chodzi. Dopiero któryś raz coś się zaczyna czuć, a te filmy to się patrzy z takiego dystansu. Wydaje mi się, że żyje 100 lat. Pamiętam, słuchajcie, zdumiewające rzeczy z takiego filmu. Ja pamiętam wszystkie spotkania, rozmowy z tymi ludźmi. Poza tym to też to Konwicki w kamerze przez chwilę jest jego twarz. Tadek Konwicki. To spotkanie z takimi ludźmi, mimo że go przecież właściwie nie znałam, nie? To był taki człowiek, taki mój. Ja nie wiem, jak to polega. Też nie wiem, dlaczego u mnie gra. Ludzie się tak... My też mam rodzinę ze wschodu, może to stąd wynika, że on tak nic nie musiał mówić, a zawsze, jak była młodą aktorką, się mnie pytali, którego reżysera pani najbardziej lubi? Wiecie, głupie pytanie, co masz powiedzieć? To ja zawsze mówiłam Tadeka Konwickiego. No bo nie był reżyserem, tylko żadnemu reżyserowi nie robiłam przykrości. Coś takiego było w tym filmie, że wszyscy byli szczęśliwi, że tam są. Tak, takie wspomnienie. Oczywiście to nie było łatwe dla mnie. W jednej z debat wziął udział m.in. Zbigniew Zamachowski. Głównie znamy się tak naprawdę z planu też parokrotnie, ale przez 15 lat chyba spotykaliśmy się przy okazji festiwalu Zaczarowanej Piosenki, czyli festiwalu, w którym uczestniczyli artyści niepełnosprawni i przez te wszystkie lata mnóstwo razem mnóstwo ludzi fantastycznych. Ania odkryła, ja pomagałem jej prowadzić te festiwale. Moja córka Bronka zresztą tam się pojawiła jako maluszek, a potem już prowadziła za nią. Zresztą chyba też półfinałowe te koncerty. Te filmy z przeszłości, one kręcą te łezki, bo różne rzeczy, różni ludzie się przypominają, których już na przykład nie ma. Tutaj dzisiaj na tym ekranie spotkałem mnóstwo ludzi, których znałem, z którymi pracowałem, a których wśród nas już nie ma i ta łza jakby jest jak najbardziej, myślę, uzasadniona również z tego powodu, ale przede wszystkim to jest taka łezka radości, że możemy spotkać się z Anią, możemy w jej towarzystwie sobie o niej i z nią porozmawiać na różne tematy, bo jest to absolutnie zupełnie niezwykła osoba. To jest ktoś taki, kto się rodzi naprawdę raz na, nie chcę wymieniać liczb, ale myślę, że parę milionów żyć. A jak pan ocenia przegląd Kino na granicy? Jak panu się podoba ten festiwal? Tutaj atmosfera w ogóle Cieszyn? Zawsze mi się podoba, jestem tu kolejny raz, mam sposobność obejrzeć filmy, których nie udało mi się normalnie obejrzeć albo na które nie miałem czasu. Cieszyn jest cudowny, przecież znam to miasto nie tylko z tego festiwalu, wielokrotnie tutaj występowałem teatralnie, ale jakiś film robiłem nawet onegdaj, ale przede wszystkim towarzysko jest fajnie i luźno, niezobowiązujące, jak widać po... Właśnie chciałam zapytać, czy jest taki luz? Jest, bo tak wszyscy mówią, że jest luz. Pan też to tak odbiera? No wystarczy na mnie popatrzeć. Kino na granicy zakończy się jutro, 3 maja. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego ox.pl Marta Szymik.